wszystkich. Jak widzicie, pogoda nie rozpieszcza, ale nie odpuszczam. Ryby co prawda nie za bardzo biorą, także wpadłem wczoraj na genialny pomysł. Tak mi się wydaje, że będę dzisiaj wędkował, ale w inny sposób. Pewnie myślicie, co on znowu wymyślił. No ale za chwilę zwoduję sobie tu łódeczkę, podepnę silniczek i będę łowił dzisiaj na magnesik neodymowy. Jeśli myślicie, że to jest malutka rzecz i nie ma za dużo mocy, to naprawdę można się pomylić. A że byłem tutaj jakiś tydzień temu i z brzegu pociągnąłem dość dużo takich no, urwanych zestawów przez kogoś i naprawdę musi być tu tego dość dużo, to postanowiłem sobie, że chociaż część tych rzeczy spróbuję wyciągnąć. A zobaczymy, jaki będzie efekt. W trollingu troszkę go pociągnę i zobaczymy, jak to wyjdzie. Pociągnąłem troszkę w trollingu. Zobaczymy, czy po kilku metrach, czy coś się złapało się. Cisza. Ciągniemy go po dnie, zobaczymy, może się coś złapie. Linka długa. Popływam trochę tu i tam i no, może się coś złapie. Jedziemy z koksem. Weźmy sobie zaraz rękawiczki. Sam straciłem tu niejedną przynętę, także mam nadzieję, że uda się coś nie tyle co zdobyć, ale posprzątać, żeby tutaj nie leżały te na dnie, bo nie daj Bóg jakiś szupak sandasz to zje. Także dzisiaj akcja neodym. Na razie neodym nic nie łapie. Oprócz Jelska. Kilka miejscówek w Takobłowie i tam płyniemy. A czemu to? Kotwiczka trzyma. O, pies. Pierwszorzędny żółt.
ostatni rzut w tym miejscu. Chyba mam lepszą miejscówkę. Ta-ra-ra. No, na razie oprócz zielska to nie ma nic. To łowimy dalej. Na razie bez skutku. Z jednej strony dobrze, że tak czysto, ale wydawało mi się z brzegu, że coś nie coś się czai tam. No być coś jest na pewno, tylko ciężko celnąć tak w punkt, żeby to znaleźć. Ale cisza, spokój. To się nazywa relaks. Będę powoli ciągnął bardziej, że tak powiem, po dnie.
się nam trochę splątała. No nie ma nic, kurczę. No nie ma. Kurczę, było takie przytrzymanie, mogłem chyba podpłynąć lepiej i z góry to podciągnąć, bo coś tam było. No proszę. Proszę Państwa. I właśnie po to tu przyjechałem, widzicie? Taki skarbik, ale czułem, że to przytrzymało. O. Może to nic, ale jeśli uratowałem chociaż jednego szczupaka, to warto było. To widzę, że chyba pod te trzciny będę musiał się tam przemieścić. Bo miałem takie przytrzymanie raz i drugi raz. O, znowu coś przytrzymało. Tam będzie chyba jakiś gałąź albo coś, że to tam się im zrywa. O, trzyma, test. O, puściło. Zaraz tam podpłyniemy. I myślę, że tam coś się złapie, ale jeszcze troszkę tu porzucam. No to trzeba też dobrze trafić akurat w dane miejsce. No i coś było i to ciekawego, kurczę. Zaraz tam podpłyniemy. Troszkę bliżej. Może jeszcze raz spróbuję.
kurde, tam jest coś dużego. Ale nie chciałbym się poplątać. Może zwolnię kotwicę po prostu. Wciągniemy kotwiczkę. Dobra, podciągniemy się na tym ramagnesku do tego miejsca. Opuściło, kurczę. Ale tutaj jest niedaleko. Tą kotwicę zamusimy jeszcze raz. Dobra. To łapiemy to. Chyba znowu to mam. Pociągnę całą łódkę, ale... O, i puszczę. Coś dużego. Coś dużego. Spróbuję pod nie pojechać trochę. No to coś czuję, że tu wrócę, ale z większym magnesem neodymowym. Gdzieś tu to było, kurczę. Kurde. Coś jest tam. To jak to, kurczę, teraz podnieść? Płyniemy tam. Na jedyneczce. Puściło. No i puściło. Chcę próbować. Coś tu ewidentnie jest.
Wydawało mi się, że coś było, kurczę, ale teraz jest lżej już. O proszę, jakie skarby można znaleźć w jeziorku. Nóż Jacka Sparrowa. No to fajnie. Tam była pewnie cała zastawa, trzeba jeszcze raz spróbować. No tamto miejsce mi cały czas, no nie wiem jak to nazwać nawet, bo za słaby magnes chyba jest, a tam jest dość duża rzecz, ale wiem gdzie to jest, także wrócę tam. Może nawet latem. Poproszę mojego kolegę, żeby zobaczył co to jest spod wody. Bo to niebezpieczne, może ktoś tam się kąpać czy coś, to nie mam pojęcia, czy to rama od roweru, czy kawałek młotka, nie mam pojęcia. Coś jest. Oj, spadł, kurczę. A było na bank. Pociągnąłem to dość długo. Było, ale się chyba zmyło. Kurde, fiks. Spróbujemy jeszcze raz to złapać. Powoli będę ciągnął. A to nie była mała rzecz, bo dość ciężko szło. Nie była to mała rzecz. Ale jedno wiem, że wrócę tu na pewno z większym magnesem neodymowym. I jednego dnia po prostu zamiast wędkować, to trochę tych niespodzianek z tej wody wyciągnę. Szkoda, że to mi się odczepiło. Taka ciekawość odkrywcy. Co to mogło być? No już skończyłem dzisiaj akcję, że tak powiem, wyciągania skarbów z dna, czy z brzegów bardziej. Nie była ona zbyt owocna, nie wszystko nagrywałem, bo nie chciałem was nudzić, ten film trwałby 2 godziny, ale pokażę wam, co się udało znaleźć. Nóż Jacka Sparrowa to już widzieliście. Taką pożartą, chyba bardzo długo w wodzie była. Jedną z moich ulubionych gum Kanibal, ale już naprawdę już sparciała cała. Hak już nie ma nawet zadziora. Chwilę w tej wodzie była. Taką wahadłóweczkę. O, tu się komuś przyponik po prostu wyrwał. Za słabo było zrobione albo co. I koło stadniny, widocznie jak skręcali ten ich małpi gaj czy coś, to taki klucz, ale tutaj ktoś go przerabiał. Nie wiem co to tutaj miał mieć, chyba inne zastosowanie. Aha, jeszcze jedna blacha jest w łódce, ale to ją zaraz wyjmę, ta, którą widzieliście na filmie. No tak to wygląda. Dla zabicia czasu dzisiaj taka akcja. Może wam się ten filmik spodoba. Zostawiajcie łapki w górę.
subskrybujcie kanał. Na wiosnę już na pewno dużo filmów z wędkowaniem i mam bardzo dużo poplanowanych miejscówek, także będzie się działo. Będę jeździł po wodach PZW w tym roku. Będę starał się wyciągnąć tam jakieś rybki z PZW, także trzymajcie kciuki, trzymajcie się. Na razie, hej.